Cześć, witajcie na kanale Daniel w Dublinie. Ja tylko chcę tu jedną rzecz dodać, no i super. Jestem cię w takim specjalnym miejscu, specjalnym dla mnie, bo ja tego miejsca nie znałem, a teraz już znam i muszę wam powiedzieć, że to jest mega doświadczenie. Mianowicie jesteśmy w miejscu, które się nazywa Finca Pepe. Jest położone jakieś 3 km od Betancuri, musimy troszeczkę wyżej w Betancuri, po prostu skręcić do góry. I mamy Finca Pepe. Co to jest ta Finca Pepe? Finca Pepe to jest rodzina farma sera koziego. I to jest taka farma, gdzie możecie wszędzie wejść, wszystkiego zobaczyć, obejrzeć zwierzęta, obejrzeć, słuchajcie, wejść tu, po prostu wejść. I to nic nie kosztuje, tu nie ma biletu wstępu. Widzicie, to jest wielbłąd, który się wstydzi. Mamy osły, mamy bardzo dużo kóz biegających wszędzie, mamy owce, konia, katuszkę, po prostu, patrzcie, one te sobie biegają. Tutaj sobie pracownicy sprzątają, karmią i tak dalej. A my sobie tu po prostu chodzimy. Chodzimy po tym domu, tu jest zrobione częściowe muzeum. I oczywiście główna część to jest fabryka sera oraz sklep, gdzie ten ser jest sprzedawany. I różne składniki i aloes, i mydła, i no różne tutejsze rzeczy. Tutejsze w większości ręcznie robione rzeczy, dżemy z kaktusa i tak dalej. Natomiast sam fakt, że jesteście w stanie wejść do takiej prawdziwej fabryki sera i to wszystko zobaczyć, to jest absolutnie fantastyczne i bardzo wam polecam. To jest coś, co ja teraz będę bardzo komu rekomendował wszystkim, bo to jest fantastyczne miejsce. Ja tu spędziłem dobre 2 godziny chodząc, oglądając i czujesz się jak na farmie. Możesz wszędzie wejść, wszystkiego dotknąć, wszystkiego spróbować. Kupić świetne produkty, świetne sery, nalewki z koziego mleka, nalewki z kaktusa, wow, po prostu wow. I co jest niesamowite dla mnie osobiście, że nie ma tu biletu wstępu, nie płacicie 6, 8, 10 euro, tylko po to, żeby wejść i zobaczyć 3 multimedialne telewizory z jakimś pokazem filmowym, tylko po prostu chodzicie sobie wszędzie. Tutaj na dole jest miejsce, gdzie pokazujemy, jak się ser robi, taka produkcja, po prostu wow, po prostu wow. Zapraszam was serdecznie, jeżeli jesteście na Fuerteventurze, to jest miejsce, które definitely trzeba obejrzeć. Thank you.
drodze między Antygłą a Tuinehę mijamy po drodze małą wieś, nazywa się Aqua de Blue Eye. I tak jak jechałem z drogi, to widziałem, że jest tutaj mały kościółek z placem i bramą i stwierdziłem, że tutaj zajadę, żeby wam pokazać, jak to wygląda, bo jest naprawdę urokliwy i jest przepiękny. Właśnie sobie tutaj chodzę w koło, robię zdjęcia, pokażę wam to jako bonus, bo nie ma tutaj już nic innego, co mógłbym wam pokazać, ani wiatrak, ani nic konkretnego. Natomiast to miejsce jest niezwykle urokliwe i to, że do kościoła prowadzi najpierw brama, jest naprawdę absolutnie przepiękne.